Cześć widzowie. 1000 kilometrów minęło jak jeden dzień. Także dzisiaj jadę na serwis gwarancyjny po przebiegu 1000 kilometrów. Jestem ciekawy, jaki będzie koszt. Prawdopodobnie mniej niż 1000 zł. Zobaczymy. Podobno czym droższy motocykl, tym droższe przeglądy. Także dzisiaj się okaże, ile naprawdę zapłacę za pierwszy przegląd motocykla. Motocykl docierałem zgodnie z instrukcją, czyli nie przekraczałem 5000, a nawet bym powiedział, że rzadko kiedy miałem 4,5. Także myślę, że jest fajnie podocierany. Oczywiście całkowity okres docierania trwa 1600 km, ale po 1000 to jest ten najważniejszy okres, kiedy motocykl jest docierany. I myślę, że zrobiłem to dobrze, także jedziemy na serwis. Hej! A, i zapomniałem wam pokazać jeszcze stan licznika, jaki jest przed serwisem. Także proszę, spójrzcie. No i mamy 960 km prawie. Także jak dojadę na serwis, to będzie lekko ponad 1000. Groove in the rate the con girls get loose when they hear the song. 100 on the
centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face when I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you got.
No to cześć, witam z powrotem. Jesteśmy już po przeglądzie pierwszym, po przebiegu 1000 km. Był to pierwszy przegląd gwarancyjny wykonany dla tego motocykla. Także cieszę się, że mam ten pierwszy 1000 już za sobą. Można powiedzieć, że motocykl jest już prawie że dotarty, bo całkowity okres docierania jest 1600 km. Natomiast ten pierwszy 1000 to był taki najważniejszy. Także cieszę się, że już to mamy za sobą. I na pewno zastanawiacie się, jaki jest koszt pierwszego serwisu Suzuki Hayabusa najnowszej generacji. No więc tak, mogę powiedzieć, tanio to już było, jak to wszyscy mówią. Natomiast myślę, że nie jest aż tak tragicznie. Bez zbędnego owijania w bawełnę powiem tak, no. Sama usługa przeglądu to jest koszt 723 zł. Jest to przegląd 1000 km lub 2 miesiące. Bo w tych 2 miesiącach trzeba się zmieścić z tym pierwszym przeglądem i z tym przebiegiem 1000 km. Oczywiście na pewno z przymrużeniem oka, myślę, że oni tam, jeśli nie wiadomo, nie zawsze pogoda jest, żeby te 2 miesiące objeździć, ale tak jest napisane, że przegląd 1000 km lub 2 miesiące. 723 zł. Dalej mamy numer 2. Uszczelka. Koszt 8 zł 44 groszy. Numer 3. Filtr oleju. 50 zł 78 groszy. No i numer 4. Olej syntetyczny Extar R9000 4 litry 208 zł. Razem wszystko 1219 zł i 81 groszy. Czy to dużo, czy nie? Napiszcie w komentarzu. Ja myślę, że tragedii nie ma, chociaż szczerze nastawiamy się, że będzie mniejszy koszt. No ale tak to wygląda w dzisiejszych czasach, wiadomo, wszystko drożeje. Motocykle też podrożały dużo, nowe szczególnie, także no, nie jestem w sumie zaskoczony tą ceną, ale tak jak mówię, myślałem, że będzie troszeczkę mniej. Oczywiście te 1200 zł to jest cena taka dla mnie, ponieważ jeśli bym tego motocykla w tym salonie nie kupił, tylko w innym, to byłby koszt 1400 zł, więc o te 200 zł obniżono mi ten koszt z tego względu, że u nich też ten motocykl kupiłem. Także no, tak to wygląda. No. To wszystko, kochani. No. Teraz tylko jeździć i jeszcze raz jeździć bezpiecznie. Kolejny przegląd będzie za rok lub 12 tysięcy kilometrów. Ja oczywiście tych 12 tysięcy nie zrobię, no bo nie, aż tak dużo nie jeżdżę na motocyklu. Także do salonu jadę dopiero za rok. To wszystko. Dzięki. Do zobaczenia na trasie. Hej.